Przemek Światowiec, siatkarski portal.pl, ze mną Michael Michał Dzierwa. Michael, czujesz się bohaterem? Czemu mam się czuć bohaterem? Bo moim zdaniem zagrałeś kapitalny mecz. No jako atakujący no muszę spełniać tą swoją rolę na boisku. Jestem odpowiedzialny przede wszystkim za atak. Fajnie, że mi wyszło, cieszę się z tego bardzo, no ale to jest zasługa całej drużyny. Zawalczyliśmy wszyscy razem, no i to jest sukces zespołu. Dziennikarzom dołożyliście trochę roboty. Mogliśmy pisać o trzech setach. No tak, zawsze w siatkówce jest tak, że ten trzeci set po dwóch wcześniejszych wygranych jest najtrudniejszy. No i sprawdziło się to. No nie potrafiliśmy dołożyć tej tak zwanej cegiełki, żeby wygrać to 3-0. No skończyło się tak, jak się skończyło. Na szczęście udało się nam odbudować w tiebreaku, no i wygraliśmy 3-2. Wielkie emocje dzisiaj zawią. Jak oceniasz mecz? Znaczy, jeśli chodzi o Awie, to pamiętaliście w tamtym sezonie, jak to wyglądało zawsze. 2-0 dla nas, 2-2, potem tiebreak, 3 godziny, 2 godziny mecz. No, z nimi się zawsze fajnie gra, bo znamy się wszyscy bardzo dobrze. No i oni znają nasze mankamenty, my znamy ich. No i dlatego, jak to zaskoczy, no to wtedy my wygrywamy, jak im zaskoczy, no to oni wygrywają. Tak to wygląda zawsze. No jeden mecz nam się udało 3-0 wygrać u nich, no ale to zagraliśmy bardzo dobrze, konsekwentnie i bez własnych błędów. Wasza gra zagrywką przede wszystkim wyglądała dużo lepiej niż w Wyszkowie. Widać, że chyba nad tym elementem bardzo popracowaliście. Pracujemy ciężko nad wszystkimi elementami. Na treningach to bardzo fajnie wygląda. Jeśli chodzi o zagrywkę, no to w pierwszej lidze trzeba mieć zagrywkę, bo zagrywka tak naprawdę ustawia całą grę potem. Jeżeli uda się odrzucić przeciwników od siatki, wtedy jesteśmy w stanie ustawić fajny, szczelny blok. No i to w pierwszych dwóch setach funkcjonowało, potem jakoś ta zagrywka nam troszkę uciekła, no i mogli zagrać, tak jak widzieliście, parę krótkich, no i wtedy ten problem na siatce się pojawia, bo no, przeciwnik ma większe pole manewru, jeśli chodzi o rozegranie. Dziękuję za rozmowę w takim razie. Gratuluję zwycięstwa. Dzięki. Ze mną Jakub Gus, przyjmujący i kapitan Świdnickiej Awi. Panie Jakubie, było blisko, ale nie udało się. No tak, dokładnie. Ciężko mi coś powiedzieć po takim meczu, bo pierwsze dwa sety przegrywamy do 23. Stare błędy w końcówkach się powtarzają. Nie potrafimy wygrać nic w końcówce, znaczy nie potrafiliśmy w tych dwóch pierwszych setach. I potem jest pogoń, która nam wychodzi. Dochodzimy na 2-2 i wydaje nam się, że łamiemy już zespół z Krakowa, bo zaczynamy tiebreak od 3-1. No niestety, ale coś znowu staje i Kraków wygrywa tiebreaka do 12. Wywozimy stąd punkt, no i patrząc na przestrzeni meczu, jeżeli mielibyśmy stracić tutaj 3, a wywozimy punkt, no to nie jest jeszcze tak tragiczne. No niemniej jednak przyjechaliśmy tu po pełną pulę, nie udało się. No, szkoda najbardziej tych dwóch pierwszych setów, bo mi się wydaje, że to trochę siedzi w naszych głowach, takie granie w końcówkach. Po tej ostatniej piłce krzyknął pan, kto to ma grać, kto to ma grać. To, że poszło do Pawłowskiego, to nie miało to tak wyglądać? Znaczy no, to nie chodzi o wybór, tylko że my praktycznie kilka lat już w końcówce gramy do Wojtka. Wie to pół świata i 1/3 Afryki, mówiąc żartobliwie. No i dlatego chcieliśmy coś zmienić, no i jest końcówka i no i nie zmieniamy tego. Gramy stare schematy, nie wiem, czy pan widział, podwójny blok wisi na Wojtku, on atakuje w antenkę. No mieliśmy zagrać to inaczej, dlatego się zdenerwowałem, ale tak jak mówię, no z przebiegu meczu cieszymy się z tego punktu, chociaż miało być inaczej. A ta piłka autowa, którą Pawłowski wziął w pierwszym secie na 23-22, wybaczy pan koledze? No jak mi postawi piwo, to mu wybaczę, no ale właśnie to są takie błędy, których powinniśmy unikać. On stał metr w aucie, gdzie dochodzimy z 22-20 chyba. I właśnie takie błędy no, rujnują cały zespół, to się wszystko potem wali, trzeba się odbudować. A nie jest łatwo, bo mamy nóż na gardle. Tak jak mówiłem, w każdej kolejce trzeba punktować, a my ciągle jesteśmy z takimi łatwymi błędami w meczu i to podcina skrzydła. No, dobrze, że udało się doprowadzić do tiebreaka, ale uczucia są mieszane po takim meczu. Czyli receptą na kolejne mecze są wyeliminowanie błędów? No tak, tylko te błędy próbujemy eliminować od początku sezonu i to już jest 3/4 sezonu, a one się dalej powtarzają, więc jakoś nie możemy sobie z tym poradzić. Receptą na następne mecze jest równa gra od początku. Tak jak mówiłem w wywiadzie wcześniej, że musi równo zespół cały zagrać, tak jak trzeci i czwarty set, bardzo fajna gra wszystkich. I myślę, że to jest receptą na zdobywanie punktów w kolejnych meczach, a ta liga jest o tyle nieprzewidywalna, że nie wiadomo, kto te punkty podniesie z parkietu.
takim razie gratuluję bardzo tego emocjonującego meczu i życzę powodzenia w kolejnych. Dziękuję i gratulacje dla chłopaków z Krakowa. Dziękuję bardzo. Dzięki.